Badanie rynku jest i trwanie w tym rynku jest najlepszym sposobem na to, by z automatu podejmować decyzje, mówić, co jest dobre, co jest złe. Im bardziej w tym procesie się tkwi, tym bardziej się uczy. Flipy są bardzo proste i mało ryzykowne. Przy deweloperce to codziennie zmagamy się z różnego rodzaju wyzwaniami. Dzień dobry, cześć. Z tej strony Robert Krupczak, a ty właśnie oglądasz kolejny odcinek na kanale Wydawnictwa Biznesowego Ekspertia. Dzisiaj jest ze mną Wojciech Orzechowski, współautor książki Biblia nieruchomości. Cześć Wojciech. Cześć, cześć, witam Ciebie, witam wszystkich internautów. Super, że znalazłeś dla nas chwilkę i na początek zaczniemy sobie od pięciu pytań rozgrzewkowych. Ich formuła jest taka, że odpowiadasz bardzo szybko, bez namysłu, co Ci leży. Pierwsza odpowiedź po prostu odpowiadasz. Proszę Pan bardzo. Są to łatwe pytania? Ale jak przez nie przebrniesz, to już później będzie spokój. Dobrze, Przedodowy? super. Tak. To jedziemy. Pytanie numer jeden. Praca w domu czy w biurze? W domu. Ok. Stół z powyłamywanymi nogami, czy stół bez nóg? Stół z powyłamywanymi nogami. Super, ekstra. Muzyka rockowa, czy popowa? Popowa. Dobra. Ale... Dostrój nowoczesny, czy klasy. Mhm. Ale nie gardzę też ro rokiem, dobrym rokiem. Szczególnie ja to. Y, balady rokowe jeszcze z dawnych lat to jest super sprawa. A jak wraz za tym idziemy, no to pojawia się Guns N Roses, pojawia się Aerosmith i to są zawsze zespoły bądźowi, do których będziemy wracać. nie? Super, pięknie, dobra. Wystrój nowoczesny czy klasyczny? O, i to zależy teraz w czym. Y, gdzie dokładnie się. Y, bardziej u mnie jakby dominuje y, y, klasyczny. Nie, przepraszam, no, nowoczesny, natomiast nie gardzę klasyczny. Nie? zawsze lubię takie wnętrza, gdzie wchodzimy i jest jakiś charakter, przy czym nie, lub, nie lubię staroci, czyli klasycyzm dobrze byłoby, żeby był dopracowany. Nie? Dobra, okej. Okay. I ostatnie pytanie, piąte. Kolacja w restauracji czy gotowanie w domu? W restauracji. Dobra, okej. Okay. Czyli spokój, można powiedzieć, oddelegowanie jedzenia. Spokój. Okej, okay. Wojciech, zaczniemy sobie od przeczytania Twojego bio z książki, żebyśmy Cię mogli troszkę poznać. Proszę a później już przejdziemy do pytań, czyli do mięsa, można powiedzieć, tego wywiadu. Co tu o tobie możemy przeczytać? Jakbym źle przeczytał jakąś nazwę firmy, to śmiało mnie poprawiaj, bo, bo szka jest takich. Od 23 lat jest przedsiębiorcą. Prowadzi firmy gofree.pl, Vivny.pl, Revisit Home, Home Review, Rewitalizacja Kamienic oraz 100 kamienic spółka Zo. Inwestowanie w nieruchomości zajmuje się od 15 lat. Uczył się na swoich błędach. Dzisiaj uczy innych, jak ich nie popełniać. W szczycie w 2018 roku, przed pandemią, zarządzał swoimi nieruchomościami posiadającymi ponad 120 najemców. Twórca warsztatów inwestowania w nieruchomości wiwny.pl przeprowadza uczestników przez cały proces inwestycyjny. Korzystając z wiedzy i osobistego wsparcia Wojciecha Orzechowskiego, już ponad 780 z 1200 przeszkolonych inwestorów zrealizowało projekty, z których każdy wygenerował zyski znacznie przekraczające zakładane cele. Wszystko się zgadza? No, tak, można by to rozszerzać. Akurat te treści też już pisaliśmy jakiś czas temu. Mamy już ponad 1300 absolwentów i ponad 900 osób zrobiło tego pierwszego swojego flipa pod moim okiem. Mam też jeszcze inne spółki, które zajmują się doradztwem kredytowym, pośrednictwem nieruchomości, sklepem interne sklep internetowym. No więc jakby ta rozpiętość jest bardzo, bardzo duża. No i też działań jest sporo, wiele, nie? Super ekstra. No w ogóle, wiesz, jak czytałem sobie, bo jakby tutaj w Biblii podzieliły się swoją historią, która jest naprawdę inspirująca, jak sobie ją czytałem, to rzeczywiście tutaj można by jeszcze wiele elementów do tego bio dorzucić, ale, ale myślę, że ta kwintesencja tutaj, tutaj jest. Dobra, no to pierwsze pytanie w takim razie. to Chciałbym, żebyśmy podzielili ten wywiad na takie dwa typy pytań. Pierwsze pytanie będą dotyczyć nieruchomości i flipowania dla osób, które dopiero zaczynają przygodę, żeby one miały taką, można powiedzieć, kwintesencję tego, co moim zdaniem jest najważniejsze. A później rozważymy takie tematy, które bardziej są dla osób, które już inwestują w nieruchomości. Więc pierwsze pytanie będzie takie: ile trzeba mieć kasy, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby inwestować we flipy, żeby zarabiać na flipach? Słuchaj. Powiem tak, ostatnio przejmowaliśmy mieszkania w okolicach 6900 za metr w łodzi, i to były mieszkania 50-metrowe, czyli załóżmy szybciutko liczymy 7 koła razy 50 metrów to jest 350 tysięcy i trzeba było mieć 15%, żeby zarezerwować mieszkanie. Czyli 35, i połowa z 35. No to tam nawet jakby 40 i połowa 20 to jest 60, 60 tysięcy minimum, żeby sobie zarezerwować mieszkanie, które później można odstąpić zainteresowanemu czy docelowemu klientowi w taki czy inny sposób, bo tam dzisiaj coś próbują kombinować z zakazem cesji, ale wcale ja tu nie mówię o cesji, bo może to być wcześniejsze rozwiązanie umowy wraz ze wskazaniem nowego kupującego. I na takim dealu zarobić, nie wiem, 30 tysięcy, czyli podwoić ten kapitał właściwie w ciągu półrocza, roku, w zależności od jaki termin jest. To jest minimum, jakie trzeba mieć. Właśnie w tej chwili mamy chyba pięć ofert, do których przyłączają się moi inwestorzy. To jest Łódź i Poznań. No i można rezerwować pod cesję, można rezerwować w systemie 20%, teraz 80% przy odbiorze. Mamy teraz mieszkania po 6, 300 za metr kwadratowy pod Poznaniem. Mamy mieszkania po 11 tysięcy przy dworcu mm, głównym w Poznaniu za metr kwadratowy, więc jakby tutaj mamy niesamowitą rozpiętość. Dla inwestorów kierujemy też mieszkania, które były rezerwowane rok czy dwa lata temu, teraz jest do odbioru, można zrobić pełnego flipa. No a jeżeli robimy pełnego flipa, no to tak trzeba liczyć od 630 tysięcy łodzi wraz z remontem i wszystkimi kosztami do 800 tysięcy w poznaniu, w zależności od metrażu i wtedy gdzieś tam w okolicach 100 tysięcy generujemy zysku na takim mieszkaniu. Dobra. No to w ogóle to może mam, widzę w głowie takie już wyceny konkretnych rzeczy w konkretnych lokalizacjach. Super to jest, jakby też chciałem to podpytać. Jak nauczyć się oceniać? Wartość danego mieszkania? Jakie takie, przynajmniej, nie wiem, dwa, trzy czynniki najważniejsze brać pod uwagę, kiedy się dane mieszkanie wycenia? No właśnie, jakby w tej chwili to nie chciałbym wchodzić w rolę rzeczoznawcy, bo to rzeczoznawca robi operat szacunkowy i może wyceniać daną nieruchomość, a zazwyczaj on robi metodą porównawczą, czyli patrzy, jakie transakcje były wokół. No, i stara się według tego wycenić, chociaż czasami nie uwzględnia się standardu wykończenia tego mieszkania. No, bo jeżeli sobie porównujemy na podstawie ostatnich danych transakcyjnych, no to ani w aktach, ani właściwie w tych danych, które oni posiadają, nie ma tych danych. Myślę, że to jest kwestia obchodzenia po rynku pochodzenia. Ktoś powiedział, że sukces w nieruchomościach zależy od pochodzenia, i tutaj przyznam rację, bo im więcej pochodzisz, tym większa szansa, że tej wiedzy, tą, tą wiedzę nabędziesz. I tak jak ja w tej chwili krążę między Łodzią a Poznaniem, chociaż mamy też Wrocław, Trójmiasto, Kraków, Katowice, Warszawa, w tych miejscowościach gdzieś tam inwestujemy, to im więcej czasu się na tym rynku spędza i próbuje się wyrwać najfajniejsze nieruchomości, tym bardziej możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, na co trafiłeś, jak to jest atrakcyjne, co sprzedałeś, po ile sprzedałeś, gdzie sprzedałeś, wiesz, za ile teraz to kupić, wiesz, za ile to wszystko chodzi. A więc, no tutaj przede wszystkim badanie rynku jest i trwanie w tym rynku jest najlepszym sposobem na to, by z automatu podejmować decyzję, mówić, co jest dobre, co jest złe, ile można na danej rzeczy zarobić. I, I ja myślę, że ta wycena wtedy już gdzieś tam pozostaje w głowie. No jeżeli na przykład na rynku pierwotnym my odbieramy mieszkania w Poznaniu w okolicach 8 8500 za metr i to są całkiem niezłe ceny, a rynek ten średnio chodzi między 9 a 11, no to wiemy, czy to jest dobra transakcja, czy nie. Tak samo w Łodzi, wspomniałem, że tam przejmowaliśmy po 6-900 za metr ale wcześniej przez dwa miesiące szukaliśmy naprawdę dobrych kąsków i ceny były między 8 a 10 tysięcy za metr, a najlepsi pośrednicy nie mogli zejść poniżej 7,400. Więc jak nagle dogadaliśmy się z deweloperem i kupiliśmy po 6,900, to wiedzieliśmy, że to jest bardzo, bardzo dobra transakcja. No, i Ja myślę, że to przede wszystkim trwanie w tym rynku, kalkulacje w głowie, przeprowadzenie remontów, wykończeń to one sprawiają, że możemy dzisiaj podejmować dyskusję na temat oszacowania wartości nieruchomości. Czyli praktyka. Yy, dobra. Dwa pytania, które tak. zadałbyś osobie, która dopiero zaczyna przygodę? Yy, ja myślę, że faktycznie to taka osoba przede wszystkim musi sobie wyobrazić, skąd pozyska kapitał. A więc, jakim tym kapitałem dysponuje? Ten kapitał może być własny, może być uzbierany, może być pożyczony, może to być oparty na zdolności kredytowej i finansowaniu zewnętrznym za pomocą kredytu hipotecznego, ale też może w ogóle nie mieć finansowania. Ja polecam taki webinar swój, który możesz, nasz internauto kochany, posłuchać pod adresem Wojciech Orzechowski na zerowy, prosty adres. I tam jest co najmniej 9 sposobów na podyskanie tego kapitału. Takie dosyć mm, kreatywne podejście. Ale chciałbym tutaj zaznaczyć, że w tamtym roku rozpocząłem 83 transakcje flipperskie, czyli kupno, wykończenie i sprzedaż. Zacząłem, czyli podpisaliśmy akty rezerwacyjne lub deweloperskie, umowy lub przedstępne. Mm, I potrzebowałem do tego 60 inwestorów. Na wartość łączna tych transakcji prawie 40 milionów, bo tam każde mieszkanie jest 500 tysięcy. Ja też nie mam kapitału, tylko robię to z kapitałodawcami, z kapitałem zewnętrznym i jest to możliwe do pozyskania. Sam wiem, że można to pozyskać. Oczywiście, ja już mam wypracowaną jakąś grupę internautów, no bo kanały na YouTube, na social mediach działa i o wiele łatwiej pozyskać tych. Inwestorów, bo mogę wrzucić ogłoszenie, hasło, mailing i, i ludzie mi się zgłaszają, ale ty, jak zaczynasz, no to musisz tych inwestorów sobie pozyskać, czyli budować wokół siebie społeczność inwestorów, pytając, kto ma kapitał, kto będzie chciał z tobą zainwestować. No i potem okazuje się, że ten kapitał nie jest problemem. Ja myślę, że jedno to jest dostępność do kapitału i można sobie go zorganizować, i to byłoby pytanie związane z tym. Drugie to jest na ile jesteś zawzięty? W ułamkach sekund szukałem tego właściwego określenia, bo to jest związane z motywacją, z działaniem, z akcją, z wytrwałością, zawziętość, czyli zawziętość w dążeniu do celu. Na ile chcesz zrealizować ten swój cel. Ja powiem tak, że jest sporo ludzi, która nie ma doświadczenia, wiedzy, ale oni bardzo mocno działają i uczą się tego działania w praktyce i wtedy nabierają zysku, pozyskują tą wiedzę i, i, i stają się w jakiś sposób profesjonalistami, bo robią transakcję za transakcją, ale jakby nie szukają usprawiedliwień w tym, że a, bo nie wiem, a, nie mam kapitału, a, nie wiem skąd, a, nie wiem jak, po prostu idą jak przycinaki i działają. I myślę, że takie osoby mają największe szanse na to, żeby zacząć, o co w tym wszystkim chodzi i działać. Więc pytanie drugie to jest, na ile jesteś zmotywowany? Na ile? Ja niedawno na konferencji powiedziałem, że rozpocząłem 83 transakcje i zapytałem, bo to taki cel był, żeby 100 transakcji zrobić. W tym roku mam cel na rozpoczęcie 150 transakcji. 100 transakcji na każdej, tam załóżmy, między 30 a 50 tysięcy zysku zostaje, czyli między 3 a 5 milionów. Pytanie do słuchających: kto z Was chciałby w rok zrobić 3 do 5 milionów? No i oczywiście sporo rąk się podniosło do góry, no więc pytanie drugie: kto z Was jest w stanie zrobić 100 flipów w ciągu, w ciągu roku? No i okazało się, że nikt nie podniósł ręki, a na sali było 200 osób. To oczywiście nie, nie dałem się im zastanawiać nad tym, tylko to, to, to było dosłownie 5 sekund na odpowiedź. I nawet byłem usatysfakcjonowany, że nikt nie odpowiedział, bo to jakby, no, jakbym ciebie teraz zapytał, no to, to, to nie jest takie proste odpowiedzieć, bo nie wiem, nie wiem jak ja się w tym odnajdę, nie wiem skąd wezmę kapitał, nie wiem skąd zresztą perełki. Na razie to jest wszystko niewiedza. Oczywiście tą wiedzę można zdobyć, no i im bardziej w tym procesie się tkwi, tkwi tym bardziej się uczy. Człowiek. Ale zadałem drugie pytanie. Gdybyś miał nóż na gardle, czyli okazuje się, że nie wiem, jesteś tuż przed bankructwem, jesteś tuż po bankructwie, albo okazuje się, że potrzeba ci nagle, nie wiem, 3 miliony, 3 do 5. No i odpowiadasz sobie na pytanie, co mogę zrobić? Ano trzeba zrobić 100 transakcji na każdy zrobić po 30 tysięcy. I nagle masz niesamowitą spinę. Nie wiem, od tego zależy życie najbliższych, od tego zależy życie twoje, od tego. Ja, ja może w tych kategoriach mówię, chociaż może nie powinniśmy tutaj to tak y, aż y, w tych kategoriach przywartościowywać, bo ale no, pytanie zasadnicze, na ile jesteś zdeterminowany? Na ile jesteś w stanie to zrobić? I okazuje, i, i gdy zadałem pytanie właśnie w ten sposób, to 80% osób podniosła rękę do góry, że gdyby była, gdyby mieli nóż. Na gardle z jakiegoś powodu, to oni by to tego dopieli, oni by szukali. Czyli, no, pytanie: na ile dzisiaj jesteśmy zdeterminowani? Bo jest nam wygodnie, jest nam dobrze, jest fajnie. A w ogóle już teraz słońce świeci, ciepło jest, można słuchać fajnej muzyki, można sobie wyjść. Na taras, można sobie wyjść na miasto, można z kumplami, przed telewizorem, mecze, jakieś tam różnego rodzaju imprezy. No a pytanie, co zrobić, żeby się trochę wysilić i powiększyć swój majątek tak, żeby, żeby nie myśleć o tym już do końca życia. nie? Bo taki kapitał 3 milionowy to będzie Ci dawał między 20 a 25 tysięcy comiesięcznych wpływów. Przed opodatkowaniem. Pytanie, na ile Ty jesteś zdeterminowany, żeby sobie ustawić tak życie, żeby to nieruchomości zarabiały na Ciebie? No dobra. A co Ciebie motywuje w takim razie? Co sprawia, że Ty jesteś zdeterminowany do tego, żeby sobie stawiać coraz większe cele? skoro można powiedzieć, że dużo już jakby osiągnąłeś i, i jakby tą sytuację wiesz, jakby już masz opanowaną względem tego, w jakim miejscu byłeś 20 lat temu. Nie będę zdradzać jakby historii, bo ona jest na tyle ciekawa, że będę polecać po prostu książkę, żeby sobie kupić, żeby sobie poznać tą historię. Natomiast jestem bardzo ciekawy, co obecnie sprawia, że ty właśnie sobie stawiasz ten cel i, i ciśniesz i pracujesz, żeby go osiągnąć. Wspomniałeś faktycznie, że w 2018 mieliśmy 120 najemców, dzisiaj nasz jeden akademik, wbudowany przez nas od podstaw. To jest 158 pokoi na wynajem i 100% obłożenia i przez dwa lata duży sukces, a gdyby tak podsumować jeszcze pozostałe miejsca, no Bydgoszcz, kwatery pracownicze, ponad 100 miejsc noclegowych, chociaż w tej chwili część zamieniamy na krótki najem. Ja myślę, że to jest zabawa taka, w pewnym momencie zarządzasz tym, co masz, chociaż ja poszedłem krok dalej, bo poszedłem w edukację, 7 lat temu zacząłem edukować, pierwsze filmy edukacyjne na YouTubie. Pierwsze warsztaty to jest 2014-15 i nawet niektórzy nazywają mnie ojcem flipowania, bo o ile pełen szacun dla tych, którzy szkolili z inwestowania w nieruchomości przed 2015, a ze dwa nazwiska mi się kojarzą, to właściwie wszyscy inni byli, byli po mnie i, i niektórzy mówią ojciec flipowania, bo faktycznie w tym się specjalizuje i to do czegoś zobowiązuje. W 2018 weszliśmy w deweloperkę. Ta deweloperka wymaga niesamowitego zaangażowania i i też odpowiedzialności. I tam widzę pewne ryzyka, które gdzieś tam mogą nastąpić, a tak sobie pomyślałem: mogę spać spokojnie, jeśli byłbym zabezpieczony nawet przed tymi ryzykami, nie? Czyli, gdyby tak nagle się okazało, że bankrutujemy na 20 milionów, to by takie 20 milionów gdzieś mieć odłożone, nie? Albo w ogóle nie korzystać już wtedy z finansowania zewnętrznego, tylko polegać na własnym finansowaniu. I, i to dzisiaj gdzieś sprawia, że jestem cały czas. Cały czas w tym jestem, specjalizuję się, pozyskuję tą wiedzę. Dzisiaj z deweloperki mam tą wiedzę praktyczną. Ostatnio Paweł Preisner zaprosił mnie na. Dwie godziny wykładu dla swoich studentów, gdzie mogłem właśnie opowiadać o doświadczeniach, ryzykach, o tych wszystkich problemach, które mogą ym, nastąpić. Ja bym w życiu tego nie doświadczył, ja bym w życiu nie dowiedział się tego. To, to akurat duża deweloperka, rewitalizacja dużych obiektów to jest bardzo duże ryzyko, ale dzisiaj mogę mówić i z poziomu specjalisty, z poziomu osoby, która już pięć lat w tym tkwi i zmierzyła się z różnymi problemami. Ym, zejścia z budów generalnych wykonawców, bankructw ich, Zmagania się z bankami, nie otrzymania finansowania na konkretne projekty, załatwiania finansowania zewnętrznego. I oczywiście to gdzieś tam może i przyprawiło, że mam trochę siwych włosów bardziej na brodzie niż na głowie. I tak jak powtarzam czasem mojej żonie, w sumie we flipach to jest trochę inaczej, bo flipy są bardzo proste i mało ryzykowne. I tak nawet ostatnio powiedziałem, w sumie przecież mogłem poprzestać na tym, walnąć sobie 100 flipów w ciągu roku i być spokojnym, no ale ona zwróciła uwagę, że tego doświadczenia bym nie zdobył, że to tylko działanie w terenie sprawia, że ktoś jest um, praktykiem, a nie teoretykiem. No i dzisiaj za takiego się uważam, czyli będąc autorytetem w internecie, wypowiadając się na różne tematy, mam wiedzę popartą dokładnie z rynku, a nie gdzieś tam, gdzieś tam przeczytaną w książkach. Natomiast jeśli chodzi o flipowanie, to tu znowu, jak jestem ojcem flipowania, faktycznie w 2018, 2019, 2020 gdzieś tam zawróciłem to, potem wróciłem, bo rok 2021 to było 25 flipów. 2022 cel postawiony 100 jest 83 transakcje. No więc, jeżeli mam szkolić z tego, uczyć i być na czasie, to też trzeba w tym być najlepszym. Nie tylko. Po prostu być, tylko być najlepszym. Dlatego też w 2022 mieszkanicznik, stowarzyszenie przyznało mi tytuł Flipera roku. No, jak na społeczność taką inwestorów, która wokół nas czy ich się przewija, bardzo duża, no to był zaszczytny tytuł tego Flipera i bardzo się cieszę, bo dzięki temu mam y, też taki właśnie autorytet i jak ktokolwiek y, wpada na szkolenie, na mentoring, to. No, to, to, to z, z praktyki można porozmawiać i to nie tylko o jednym flipie, ale o ułożeniu całego biznesu, wokół który ma w ciągu kilku lat sprawić, że będziesz zarabiać dobre pieniądze, że nieruchomości będą cię utrzymywać, a ty będziesz mógł realizować to, co lubisz. Ja to, co lubię, to jest, to jest na pewno praca, to jest, ale praca na tym poziomie, nie? Inwestowanie, zarządzanie projektami, delegowanie zadań, to jest, powstaje coś nowego, no i, no i fajnie, nie? Więc to mnie motywuje, myślę, dzisiaj do działania, jeszcze póki człowiek... Dobra, dobra okej. Okay. To tak to przewrotnie, bym, przewrotnie bym zapytał, bo rzeczywiście to jakby jak się czasem rozmawia z osobami, które zarządzają jakimiś większymi inwestycjami, biznesem, to ja mam takie wrażenie, że naprawdę one czasem są takie wręcz uzależnione od tego, żeby rozwiązywać kolejne wyzwania, które przed nimi stoją. Rzeczywiście traktują to wszystko jako formę gry, w którą wchodzą i zastanawiam się... Co musiałoby się stać w twoim życiu, żebyś ty zrezygnował z dalszego inwestowania w nieruchomości? Ja myślę, że każdy biznes ma swój początek, jakiś szczyt, a potem koniec. No to my decydujemy, na jakim etapie chcemy z tego zejść. Realizujemy siedem dużych projektów deweloperskich, które można zobaczyć pod adresem m.in. Stokamienic.pl. I chciałbym je dokończyć. Myślę, że jeszcze dwa lata zajdzie, zanim je dokończę. Będziemy mieli już na tyle duży kapitał, że chyba wystarczy po tym wszystkim. W międzyczasie, oczywiście, można sobie flipować. I chyba to będzie czas takiego typowego odpoczynku. a Za każdym razem, wtedy, kiedy ktoś mnie będzie gdziekolwiek zapraszał, będę mógł szczerze dużo opowiadać o flipowaniu, inwestowaniu, o budowaniu, o rewitalizacjach. Um, i, I myślę, że to jest gdzieś w czasie już określone, chociaż wtedy na pewno nie zrezygnuję z flipowania, bo flipowanie to jest biznes, który można systemowo ułożyć. Siadasz sobie przed komputerem, podejmujesz decyzję, wiążesz fli, flipy, perełki z inwestorami, akceptujesz do tego projekty, potem przychodzi ekipa, wykonuje wszystko, ktoś tym zarządza. Koszty zarządzania takim biznesem. To jest 15% max w stosunku do zarobionego zysku, więc i tak 85% zostaje, czyli ten biznes można sobie tak poukładać. Że mając inwestorów, mając perełki, łączysz wszystko, biznes ci pracuje. Więc myślę, że to niezależnie gdzie jesteś, to może na całym świecie, bo masz zespół w Polsce, dostawcy perełek w Polsce, inwestorzy też. Łatwo łączyć kropki, a pieniądze same wpadają. Dobra. Kwestia tego, co dzieje się w książce. Bardzo mi się podoba Twój rozdział pod tym względem. Że ty naprawdę, no, można powiedzieć, zebrałeś w kupę wszystko to, co jest najważniejsze? Jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, i tam są dosłownie gotowe można powiedzieć procedury związane z tym, o co warto zadbać i na co warto uważać. Bardzo mi się to podoba. I powiedz mi, czy na obecnym momencie swojego życia jako inwestor, jak często masz sytuację, że. Czujesz stres związany z tym, że jest jakieś nowe, nowe wyzwanie, przed którym stojesz. Czy to już jakby wiesz, czy już jesteś na takim etapie, że nic ci nie zaskakuje, czy ciągle są takie rzeczy, które wiesz, sprawiają, że jednak nockę trzeba za zarwać, trzeba wymyślić coś, co będzie sensownym rozwiązaniem, czy te jakby procedury już są wystarczające? Znaczy codziennie są jakieś problemy, bardziej błahe, mniej, więcej przy flipach tego niepokoju i ryzyka jest mniej, bo to wszystko jest poukładane i mniej rzeczy możecie tutaj zaskoczyć natomiast przy deweloperce to codziennie zmagamy się z różnego rodzaju wyzwaniami i, i no i, i ten stres wtedy na pewno się pojawia, chociaż ktoś ostatnio powiedział, że charakteryzuje się stoickim spokojem no i można byłoby sięgnąć do źródła. Możecie sobie wygooglać stoicyzm, czym się charakteryzował. W ogóle Wikipedia w bardzo prosty sposób to od razu podaje. Między innymi jest tam takie założenie, żeby nie przekręcić, ale tak skrócę, że otacza cię pewnego rodzaju materia, która jest również jakby z tobą idzie w czasie. I to jest w ogóle wszystko, co cię otacza. To jest twoje sposobności, przeciwności, okoliczności, to... To może pomagać ci, możesz na tym płynąć i, i, i może wszystko ci się udawać, a może wręcz być przeciwna tobie i wiatr w oczy. I wtedy, no, niezależnie co się dzieje, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że przeciwności mogą przyjść różnorakie, a ty musisz stawić temu czoła. I teraz, jeżeli pogodzisz się z tą rzeczywistością, jeżeli wiesz, że przy każdym wyzwaniu mogą być przeciwności, jeżeli będziesz się nastawiać na to, że te przeciwności będą, no to jest wyzwanie, a ty tylko czekasz na przeciwności. To jest jak gra w tenisa: odbijasz piłkę, chwilę czekasz, ta piłka wraca, ty się musisz tylko ustawić w odpowiednim miejscu i ją odbić z powrotem. Nie możesz doprowadzić, żeby ona wypadła poza pole, nie możesz skusić, musisz być perfekcyjny w tym, co robisz. No, i reagować na to wszystko. Oczywiście można ze stresem, chociaż ja ten stres wyłączam, staram się wyłączać, bo ten stres nic nam jakby nie daje. To znaczy, no, jakby ta cała psychologia, która wpływa na stres, to są myśli, to jest, stres jest związany trochę ze strachem, czyli, z, ze sposobem rozwiązania danego problemu i, i jakby ten stres związany jest z tym, że być może nie podołamy temu, że nastąpi jakaś katastrofa. No, naukowcy mówią, że w 80% scenariusze, nad którymi się zastanawiamy, one nigdy się nie ziszczą, więc właściwie w 80% stresujemy się o nic. Poza tym ja lubię takie powiedzenie, że jeżeli jest jakiś problem. No, to nie ma co przeżywać, bo jeżeli jest to problem rozwiązywalny, to on się rozwiąże, tak czy inaczej. A jeśli jest nierozwiązywalny, to tym bardziej nie ma się co stresować, bo się on i tak nie rozwiąże, nie? Chodźmy Ale podać chodzi, podać. O to, chodzi o to w tym wszystkim, że jak jakby te przeciwności wszystkie napierają na ciebie, to trzeba nauczyć się być szczęśliwym, niezależnie co się wokół ciebie dzieje. Czyli, no, niestety, twardym być stać, wiatr wieje, ty stoisz dalej. No, i jakby stawiasz czoła temu tym wyzwaniom i rozwiązujesz je. No i to mogą być różnego rodzaju okoliczności, które mają wizje takie, że nie wiem, że, że będzie gorzej, że coś się zawali, nie wiem, że znowu gdzieś tam zbankrutujemy albo że coś się zrobi nie tak. No i trzeba nauczyć się stawiać temu czoła, więc. Y, 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 y. Trzeba być tak jakby człowiekiem z blachy, ale to oczywiście jest takie powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jeżeli stosujesz to powiedzenia, trwasz w tym biznesie, a ja jestem już ponad 25 lat, no to jednak trochę inaczej do tego podchodzę i chyba jestem bardziej twardy, bardziej twardy jestem niż kiedyś, aczkolwiek nie wszyscy są w stanie temu stawić czoła. Niektórzy się poddają, niektórzy załamują, niektórzy skaczą z mostów, niektórzy rzucają się pod pociąg. Różne są, jakby przejawy tego istotą jest, żeby się w tym doskonalić i ja zawsze mówię, że oprócz tego, że masz dobrego księgowego, prawnika, ekipę remontową, załóżmy, czy budowlaną, to jeszcze dobrego psychologa trzeba mieć, który będzie cię tam wspierał w tym wszystkim, nie? No właśnie, to było moje drugie pytanie, takie można powiedzieć trochę drążące, to, to o czym mówisz, bo wydaje się to bardzo istotne. Jakby miałeś tak od samego początku, czy to właśnie był pewien, był, wiesz, proces nauki czegoś w czym się po prostu zanurzyłeś, żeby jakby ten stoicki spokój sobie wypracować? Nie, no to jest proces, to jest pewnego rodzaju zderzanie się z doświadczeniami, no i można reagować na wszystko różnie. Można się załamywać, można płakać, można bać się, można się stresować, można przeklinać, można tupać, można kopać, hmm, ale to nic nie daje wszystko, nie? Oczywiście psychologowie mówią tak, idź pokop sobie w ścianę, wyrzuć to, nie gromać tego, nie kumuluje. Hmm, i trzeba tutaj w pewnym momencie nabrać wprawy, no i z opanowaniem do wszystkiego podchodzić, bo ja przeszedłem masę różnego rodzaju trudnych sytuacji, w których wkurzanie, przeklinanie, kopanie, no nic, nic nie dają. Tu po prostu umysł otwarty, kreatywność, rozwiązywanie problemów, szukanie tych rozwiązań, to tylko może sprawić, że stawisz czoła tym wyzwaniom. No wyobraź sobie, że przychodzi klient z reklamacją, ta reklamacja jest słuszna, widzisz, że nagle nie wiem, musi dołożyć do biznesu, no to jest załamka, to jest wkurzenie, można się kłócić, można się stawiać, można się z klientem pokłócić, no ale to byłoby słabe, więc stawiasz temu czoła i rozwiązujesz problem ze spokojem. I, i z im większym spokojem rozwiążesz ten problem, tym lepiej zostaniesz zapamiętany, no i sam też jakby szybciej to załatwisz i yy, będzie po sprawie, nie. Mhm, dobra. Przechodząc, jakby, wracając bardziej do tematów nieruchomościowych. Dwie aplikacje albo narzędzia, które Ci pomagają na co dzień w inwestowaniu w nieruchomości? Ja myślę, że Google wykorzystuje bardzo mocno, jeśli chodzi o chmurę, jeśli chodzi o kalendarz. I druga sprawa to jest Excel. I akurat w moim przypadku Excel, chyba z, szczególnie w chmurze, sprawdza się najbardziej wszystko w tabelkach rozpisane, ludzie mają do tego wgląd, nie trzeba klikać, nie trzeba nic więcej robić. Próbowaliśmy jakieś zaawansowane programy, które pomagają w zarządzaniu czasem i projektami, a jednak na tym etapie to oczywiście ja nie mówię, bo na przykład do deweloperki to są dedykowane duże programy i rozwiązania i tutaj jakby się nie ma co zastanawiać, ale ale myślę, że myślę, że Excel to jest chyba niezbędna rzecz, którą powinien opanować przedsiębiorca i radzić sobie tak, żeby mieć wszystko pod ręką właściwie czy to na telefonie, czy to na komputerze, w każdej chwili można wejść, zobaczyć, odczytać, nie? Okej. Okay. Obecna sytuacja na rynku nieruchomości. Widzisz jakieś zagrożenia, bo jakby dzieje się dużo z każdej możliwej strony? Jest, jest, jest dużo to... zagrożeń oczywiście jakby na te zagrożenia możemy patrzeć i zastanawiać się i... I to różnie może być, aczkolwiek ja spójnie od roku na swoich webinarach, które można obejrzeć na kanale YouTube, raczej optymistycznie do tego podchodzę i przez rok się wszystko sprawdzało. Nawet nie tak dawno opublikowałem taki film, 19 powodów, dla których ceny nieruchomości przetrwają albo nawet wzrosną. 19 powodów to między innymi inflacja, to między innymi mniejsza podaż nowych projektów deweloperskich. To jest to, że weszła nowa ustawa deweloperska, która podraża nam ceny nieruchomości, wzrost, wzrost kosztów produkcji, bo drożeją materiały, ale i robocizna, podnoszą teraz najniższą krajową, podnieśli raz w styczniu, za chwilę mówią, że podniosą jeszcze bardziej, no to jakby wszystko sprawia, że te ceny się gdzieś tam utrzymają, a wszechpanujący deficyt na rynku nieruchomości sprawia, że że jednak y, tych nieruchomości brakuje cenowo, nie, nie ma nadpodaży, więc y, klienci spragnieni chcą kupić, a nie ma czego, a, a więc nie ma tutaj miejsca za bardzo na obniżki. Oczywiście są scenariusze, które mogą sprawić, że korekta nastąpi, szczególnie w przypadku jakiejś dużej recesji. Ale jak mówię, na razie dotychczas dotknęło nas spowolnienie, przynajmniej w Polsce i nie, nie jakby nie przeszło to na, na nieruchomości. W, w nieruchomościach żeby zaistniał jakiś kryzysowy scenariusz. Gospodarka musiałaby wyglądać w ten sposób, że wszystko siada, jest jeszcze większe spowolnienie, że firmy padają, bankrutują, ale to na dużą skalę, czyli widać, słychać, i czuć tak, jak to miało miejsce nawet 15 lat temu. I w związku z tym następuje wzrost bezrobocia, i ten wzrost bezrobocia by sprawił, wśród. Kupujących, sprzedających, tak, kupujących, że nie ma tego optymizmu i, i nie ma chęci wydawania pieniędzy, i nie ma za co kupować i wtedy mamy sytuację, że um, ceny nieruchomości muszą zostać skorygowane, żeby ta sprzedaż poszła w jakiś sposób. 15 lat temu scenariusz był trochę inny, bo wszystko zaczęło się od deweloperów i niedoskonałej ustawy deweloperskiej. Wtedy właściwie nie było zabezpieczeń. Kredyty można było brać na 110%. Każdy brał. Załamał się rynek finansowy. Przestali spłacać kredyty. Deweloperzy odczuli, że ludzie wycofują się z zarezerwowanych mieszkań. Nie, nie mogli wykazać sprzedaży. Nie było zabezpieczeń. Mieli za mało wkładów. Po prostu po Zaczęli bankrutować, opuszczać ceny. syndycy przejmowali to potem za grosze i sprzedawali. I jakby to wtedy miało miejsce. Dzisiaj jest zgoła całkowicie inna sytuacja. Widzę, że na YouTubie niektórzy próbują porównywać tę sytuację, ale nie. Mamy inne czasy. Wtedy na świecie Stany Zjednoczone panowały. Dzisiaj mamy całą gospodarkę można powiedzieć rozstrojoną, bo Unia jest Unią, Stany są Stanami, ale Chiny są Chinami, więc jakby tu już nie wszystko zależy od Stanów Zjednoczonych i to, co się tam dzieje, wcale nie musi mieć wpływu na polską gospodarkę. I ostatnio przecież mieliśmy przykład w Dolinie Krzywowej, gdzie bank się tam zbankrutował i wszyscy krzyczeli, o rany, to jest początek końca. A to bank, bank, pozamiatali, kto miał zarobić, to zarobił, posprzątali, Fed wziął to w swoje ręce i, i jakoś to wygląda, więc ja nie przewiduję tych scenariuszy na razie, bo widzę, że wszystko idzie w dobrym kierunku, PMI rośnie, czyli optymizm w produkcji, w inwestowaniu, w zamówieniach. Oczywiście słyszy się o tym, że niektóre firmy bankrutują, no to jakby te czasy spowolnienia oczywiście oczyszczają rynek z tych, którzy się źle mają, no i... Gdzieś tam niektóre marki znikają z rynku, ale to jeszcze nie na taką skalę, żeby to bezrobocie rosło na tyle, żeby taka sytuacja miała miejsce. Inny jeszcze scenariusz, który mógłby zaistnieć, no to jest dalej, że inflacja przed do góry, no i rząd decyduje się podnieść jeszcze rygorystycznie obostrzenia dotyczące uzyskiwania kredytów, a więc wzrost stóp procentowych, jeszcze wyższy jakieś ograniczenia, no i wtedy rynek staje, no bo rynek jest oparty w dużej mierze na, na kredytach. Ale jak widać, to idzie raczej w drugą stronę, a gdy patrzymy analizy, to ekonomiści mówią, że inflacja spadnie na początku przyszłego roku już do jednocyfrowej. Dla Piński mówi, że to będzie jeszcze w tym roku, to już jest w ogóle ciekawie, ale to może tra malowanie trawy na zielono i wcale by się nie zdziwił. E, w tej chwili rząd może podejmować nieracjonalne kroki ekonomiczne, co będzie miało wpływ negatywny na gospodarkę, ale to będzie tak wyglądać, że do listopada, czyli gdzieś tam do wyborów, będziemy próbowali rozruszać tą gospodarkę, żeby pokazać, że jest fajnie, czyli to będzie trzeba zrobić. Być może dojdzie do obniżki stóp a wtedy rynek nieruchomości drgnie. No może wejdą te preferencyjne kredyty, które trudno jeszcze na dzisiaj powiedzieć, czy ruszą rynek, czy nie, ale ja raczej optymistycznie zakładam. Jeżeli oni narobią syfu, to po listopadzie będzie trzeba sprzątać niewykluczone, że wtedy wystrzeli jakaś znowu jeszcze większa inflacja i znowu będą to hamować i, i, i będzie. No, ale nie chciał się wypowiadać, bo to jest spekulacja. Trudno powiedzieć, co, 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 co to się stanie. Natomiast na razie jestem nastawiony optymistycznie, dlatego kupujemy dużo mieszkań próbujemy. Będziemy próbowali na jesieni je sprzedawać i zarabiać na tym. Super, dzięki za ten optymizm. To już tak zbliżając się powoli do końca, twoje główne motto, którym kierujesz się inwestując swoje pieniądze? Nie wchodzę w nic, co nie daje 100 tysięcy zysku, czyli dobieram tak mieszkania, żeby, żeby było się czym dzielić. Tym bardziej, że w dużej mierze robię to z kapitałem obcym, czyli musi ten kapitał kosztować. W skrajnych przypadkach jest to 50% wartości zysku oddawane dla inwestora. No inwestor musi być zadowolony, ja muszę być zadowolony, a z drugiej strony musi to być upłynnienie nieruchomości, czyli wybierając nieruchomość musimy patrzeć na matematykę finansową, musimy patrzeć na cechy nieruchomości, no i aspekty prawne oczywiście. Jak to wszystko się spina i ten zysk wychodzi, no to wtedy działamy. I ja myślę, że, że, że to, a teraz z tego robimy skalę, no i skala poz pozwala na zarabianie dużych pieniędzy, nie? Super. Wojtek, powiedz mi czego Ci mogę życzyć? Ja myślę, że jeszcze większej wytrwałości, jeszcze większego, jeszcze większej blachy na klatce piersiowej, kiedy trzeba ją czasem naprężyć i stawić czoła tym wszystkim przeciwnościom. Ja jestem wierzący, więc błogosławieństwo Boże to chyba załatwia wszystko, ale jakby tutaj staram się być w relacji odpowiedniej tak, żeby nie było przeszkód do tego, żeby to błogosławieństwo spływało więcej na ten temat w moim audiobooku pod adresem marzeniamamoc.pl. To jest darmowy audiobook za free. Jakby ktoś chciał coś na ten temat posłuchać, to, to może jak najbardziej. A gdyby ktoś chciał posłuchać więcej na temat inwestowania w nieruchomości, to polecam tą swoją książkę Zarabiaj na nieruchomościach. I jeżeli chcesz, to możemy też w gratisie internautą tutaj ją przekonać za wykonanie jednego czy tam dwóch bardzo prostych zadań. Jeżeli wejdziesz pod adres vivn.pl to jest skrót od warsztatu inwestowania w nieruchomości. Moja marka, www.vivn.pl, łamane na audiobook. No to tam jest bardzo prosta instrukcja, jak dostać audiobooka za free. No I to może być początek. Ponad prawie 50 tysięcy sprzedanych pozycji w ciągu tych ostatnich lat i one, i to jest naprawdę fajne mięso. Książka zaktualizowana na te czasy, warto posłuchać, poczytać. To jest takie rozszerzenie tego, bardzo duże rozszerzenie tego, co ująłem w Biblii. Nieruchomości, chociaż Biblia nieruchomości też podchodzi tak dosyć motywacyjnie, czego chyba raczej nie ma w tamtej książce, bo tam jest typowe mięso, które pozwala inwestować. A tutaj no, polecam, zresztą polecam nie tylko swój rozdział w książce Biblia nieruchomości, bo ja nawet zerknąłem na innej, naprawdę można fajnie się zainspirować i. I, I kreatywnie do tego podejść. Więc koniecznie myślę, że te pozycje to powinny być niezbędne w bibliotece każdego inwestora, bo to jest pewien start. Wiele osób mówi, że od tego zaczyna. Super. To Wojtek, tego Ci życzę. I życzę Ci jeszcze dużo satysfakcji z tej gry, w którą grasz i z tego, żebyś czerpał z tego dużo, dużo radości. I bardzo, bardzo Ci dziękuję za ten wywiad, za tę rozmowę, bo naprawdę dużo tutaj padło konkretnych informacji, które na pewno będą bardzo, bardzo przydatne. A po więcej, oczywiście, odsyłamy na ekspertia.pl yy, po Biblię Nieruchomości, gdzie naprawdę tutaj yy, też jest dużo mięsa, też są konkrety. Yy, a jak ktoś rzeczywiście już sobie wiesz, bo, bo jakby Biblię Nieruchomości ma za zadanie, jakby pokazać pewien przekrój różnych form inwestowania w różne nieruchomości. A jak już ktoś, jakby wiesz, wybierze sobie tą yy, ścieżkę, którą chce iść, to wtedy śmiało może sobie yy, sięgać po tą wiedzę, która jest bardziej sprecyzowana. Więc bardzo, bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę. No, i tobie oczywiście dziękujemy, że jesteś z nami do końca. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Super, dzięki, cześć, do usłyszenia.